Tfu, 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 odpukać w niemalowane. Wyszliśmy już, Wojtek się ubiera przed domem. I sobie zasiadła do nas i ona sobie taki obiadek zamówiła. Tak jakbym się ukrywała. Monika przyniosła nam pizzę i pani fotograf podeszła, czy może Maksiowi z tą pizzą zrobić zdjęcie. O, zobacz ile balonów, Maksiu. To wtedy ja zacznę się wprowadzać do mojego sklepu. Też swoje sprzęty przyniósł. Ojeny, wiecie co? Jest godzina serio, 22:35. No szok, w niecałe dwa dni sklep stworzyliśmy. Tam taranam, Wojtek zamówił jeszcze zakupy z GoPuff. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Kolejny dzień szykowania pokoju na mój butik. Wojtek się właśnie przebiera. Założył spodenki, koszulkę, zaraz idzie szlifować, wiecie, dziurki, które wczoraj wieczorem pozaklejał, potem będzie malowanie. Także zapraszam na kolejny dzień z nami. Podejrzymy Wojtka, co tutaj robi. Zakleja jeszcze dziurki na ścianie. Jest przed godziną 13. Wojtek działa ze ścianami, ja już wszystkie progi poczyściłam, okno wyszorowałam, kaloryfer, wszystko cifem, gąbką i wiecie, na czysto. No i stwierdziliśmy, że robimy sobie zaraz przerwę, jedziemy do Moniki, do restauracji, w której ona pracuje, jedziemy sobie na obiad, na pizzę. Tak, byliśmy tam kiedyś, pizza smakowała, jedziemy na pizzę. No i potem wrócimy, będziemy dalej działać. Nie mogę obracać kamery, bo nie chcę, żebyście kolor zobaczyli, jaki tu będzie. Max jest wyjątkowo grzeczny dzisiaj. Tfu, 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 odpukać w niemalowane. No, także chciałam powiedzieć coraz bliżej końca, ale te malowanie to jednak dłużej zajmie niż myśleliśmy. No. Dalej wygląda się. Wyszliśmy już, Wojtek się ubiera przed domem. Chodź. Take a real close look now. Soon you'll realize you don't know what's coming down. I got you hypnotized. Take a real close look now. I'm going to show you how I'm about to get down. So keep it up right now. Jesteśmy już w drodze. Nie chciało mi się przebierać. I wiecie co? Mamy 15 stopni, wyobrażacie sobie. Już zaraz nie będę mówić, że jak wiosna, tylko powiem jak lato, nie? Zmęczony? Nie. Nie? Ale nie wiem, bo od samego rana robiłeś i to tak szybko się starałeś. Ciężko tak. I coś jakiego masz męża? No, wiem jakiego mam męża. I jesteśmy na miejscu. Maksiu w końcu zasnął nam w samochodzie. Tuli się. Zaraz się obudzi. Jak siostrę zobaczy. A, jakie słoneczko. Restauracja Sambuka. Ciemność. Ciemność. Fajne takie szyby, nie? Od środka wszystko widzisz, a tu nic. O, tam klucz. Maksiu już tam rządzi, z Moniką poszedł, już widzę. Picie dostał, z taką ekstra słomką. Maskotka lokalu. A co on, lizaki dostał? Co ty dostał? Ja dziękuję, z truskawką picie i lizaki. Ja dziękuję. Tutaj leciała, a ja wrzuciłem tam. Tak? Wow.
tyle lizaków. O, ja cię nie mogę. Ja ci jeszcze jeden lisiak. Mamy już napoje. Maksiu przygarnął sobie Moniki owoce, które miała tam odłożone do zjedzenia. Powiedział, że on chce. To jest moja kola. Ja sobie zamówiłam... Co, Maksiu? Ja sobie zamówiłam skórki ziemniaków i pizzę z szynką, grzybami, cebulą i papryką. A na deser wezmę pewnie lody. A ty zamówiłeś pieróg, pizza, pieróg, calzone. Z jakim sosem? Napoli? Czy bolognese? No i też skórki ziemniaków. Będzie pysznie. Skórki ziemniaków już przyszły. Właśnie w prezencie nam przynieśli garlic bread z sosem pomidorowym i z serem, tak? Ojejka, w prezencie dostaliśmy. Ostatnio też dostaliśmy w prezencie, ale to dlatego, że rodzicami Moniki jesteśmy. Miło bardzo. Monika akurat przerwę ma. Nie wiem, czy ja wam mówiłam, że my u niej w pracy tutaj jesteśmy, w restauracji, gdzie ona pracuje. I sobie zasiadła do nas i ona sobie taki obiadek zamówiła. I Wojtka pieróg. I moja pizza. Smacznego. Zobaczcie, jaką niespodziankę od Moniki dostałam. Aperola mi przyrządziła. Ale zobaczcie, to jest zamrożona chyba pomarańcza. Chyba zamrożona pomarańcza, ale niesamowicie wygląda. Mi się wydawało, że ta pomarańcza jest zamrożona, bo jest zimna, ale to chyba od tego lodu. Ona jest sucha po prostu, suszona pomarańcza. Ale świetnie wygląda. Aż szkoda pić. Pyszne. Ale jesteś oświetlona. Tak, słońce świeci, naprawdę. Schowam się w cień. Tak jakbym się ukrywała. Właśnie taka pani z aparatem tutaj chodziła. Taka pani, co się stroną internetową tej restauracji zajmuje. Monika przyrządziła koktajl dla gościa jakiegoś i ona poprosiła, żeby Monika stanęła z tym koktajlem. I Monice fotografię robiła, także pewnie na stronę dadzą. Monika nie lubi być fotografowana i mówiła nie, nie, nie. A ta pani mówiła, no proszę. To ja się śmiałam do Moniki, że jak ja chcę mieć jej zdjęcie, to może też mówić, no proszę. No, Monia strasznie nie lubi być fotografowana, a teraz na stronie będzie. No, ale fajnie. Czy nie dzwoniłaś miejsca i nagrywasz? Tak, mam, bo w śmietniku miałam pełno do usunięcia. Monika przyniosła nam pizzę i pani fotograf podeszła, czy może Maksiowi z tą pizzą zrobić zdjęcie. I Maksiu też modelem został. Fajnie. Chciałam to nagrać i pokazał mi mój telefon, brak miejsca. No myślałam, że się wścieknę, ale trudno. Ale myślałaś, się wściekłaś. Wściekłam. No tak delikatnie się wściekłam, ale już usunęłam i teraz już mam miejsce, ale już teraz na nic. Teraz Max poszedł z Moniką lody dla nas przyrządzić i kawkę. I mamy kawkę. Max sobie sam loda tutaj przygotował. Poszedł z Moniką za bar i szykował loda. Pan ci pomógł? O! I moje lody. Dalej sesja zdjęciowa trwa. Tu się ktoś przebiera za unicorna. Bo jesteś, bo jest muzyka. Aha. O, zobacz ile balonów, Maksiu. Ojej, dla wszystkich opaski? Maksiu dla każdego przyniósł opaskę unicorna. Ale super. Tu będą wszyscy grać. Ale jakie fajne, nie? No i na jedzeni opuszczamy. Boże, Maksiu tam przy tym stoi. Tutaj też fajnie można sobie na zewnątrz usiąść. Tam jest taki kominek. Super to wygląda. Ojej. No tańczyć tu można.
Idziemy! Położyłam na chwileczkę, odpoczywa sobie, Wojtek już działa na górze, a ja zrobiłam sobie kawusię i idę na górę czyścić wszystkie szafy, szafeczki, Wojtek maluje i mamy przeczucie, że uda nam się dzisiaj skończyć. Taki był plan, żeby wszystko zrobić w 2 dni, to znaczy nie będę mogła jeszcze dzisiaj rzeczy tam, wiecie, wieszać, bo to wszystko musi wyschnąć, wywietrzyć i tak dalej, chociaż nie, do Luxa farby. Ja nie czuję, w ogóle nie czuję zapachu. Takie są fajne, że naprawdę nie czuć. No ale wiecie, ja poczekam. Jutro mam w planie zrobić taki dzień tylko dla Maxa. Powiem Wam w tajemnicy, że jutro znów do Moniki jadę, ale sama z Maxem. Tak się Maxowi podobało, Wojtek jutro pracuje, że powiedziałam Monice, że jutro znów przyjedziemy. Także jutro kolejną pizzę sobie zjemy. I pójdę z nim też na długi spacer, bo on jest biedny teraz przez te 2 dni. Wiecie, tak nie mamy czasu dla niego. No i wtedy, jak Max pójdzie do przedszkola dnia następnego, to wtedy ja zacznę się wprowadzać do mojego sklepu. Jest już wieczór, jest już po 20. Maxiu tutaj pomaga tacie, tak? Też swoje sprzęty przyniósł. Jeszcze troszeczkę pracy nam dzisiaj zostało i niedługo kończymy. A dlaczego wyniósł? O jeny, wiecie co? Jest godzina serio, 22:35. Jesteśmy tacy zmęczeni. Wyobrażacie sobie, że w 2 dni, i to w niecałe 2 dni przecież dzisiaj, ile czasu spędziliśmy u Moniki w restauracji na lunch, obiedzie, ale no szok, w niecałe 2 dni sklep stworzyliśmy. Wszystko jest, po prostu wszystko jest skończone. Znaczy, musimy jeszcze tylko w IKEA kupić półki i myślimy nad jakimś dywanem. Ale jeny, za jakiś czas zobaczycie cały film z metamorfozy tego pokoju. Powiem Wam, ojeny, aż się chyba wzruszę. Jest lepiej niż sobie wyobrażałam. Jest po prostu cudownie, jest. No jest. Jest. No naprawdę jest dużo, dużo lepiej niż ja sobie marzyłam, że będzie. Wiecie, ja wszystko zrobiłam tak, jak chciałam. Wojtek dodał jeszcze swoje kilka pomysłów i jest po prostu. Nie marzyłam o takim sklepie. Mam studio do robienia zdjęć, mam magazyn, poczekaj, no po prostu moje marzenie się właśnie w tym momencie spełniło. Staliśmy z Wojtkiem tam w tym pokoju, Wojtek mówi, no idziemy już na dół, a ja nie chciałam stamtąd wychodzić, jest tak cudownie, jeny, ja się nie doczekam, kiedy Wy zobaczycie ten film. Na pewno będę tam dużo filmów nagrywać. O jeny, no po prostu cudownie. Nie wiem, co z tego vloga dzisiejszego wyszło. Nie wiem, czy cały czas tylko nie mówię, albo większość vloga nie przegadałam. Ale ojeny, cudowny dzień, cudowny. Takie emocje, ojeny. Dobra, będę się na dzisiaj z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, buziaki, trzymajcie się, kochani, jeny. Jak ja się cieszę. Wojtek zamówił jeszcze zakupy z GoPuff, bo nawet nie zdążyliśmy dzisiaj na jakiekolwiek pojechać. W innych torbach przywieźli. Zaraz otwieramy i Wam pokażę, co zamówił Wojtek. Ja nawet nie wiem, co on zamówił. No dobra, zaczynamy. Co tutaj jest? A, krampecy, pychotka. Będę Wojtkowi podawała, będzie odkładał. Chleb tostowy. Spaghetti bolognese. Co tutaj jest? Ojej, co to jest? Krwista pomarańcza i... Boże, turmeric, co to jest? Ja zawsze mam z tym problem. No szybko. No indyjskie. Nie imbir. Kurkum? Nie. No kurkuma jakieś tam. Ja zawsze zapomnę. No, ale...
Ale jakiś nowy napój, pierwszy raz widzę. Bardzo fajny. Dobra, już nie będę wyciągać. Tutaj mamy 5 pomarańczy. I dalej. Mamy tutaj łososia szkockiego. Banany. Winogrona ciemne, winogrona jasne i anioł. I to wszystko.